W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w najdziwniejszą podróbkę Garden of Banban na Robloxie. Serio, ta będzie wyjątkowo, wyjątkowo dziwna. A jej nazwa to Ponpon Przerażenie. Zasnąłeś w pałacu Ponpona po północy. Pomocny głos pomaga w opuszczeniu. Po samych screenach możemy zobaczyć, że gra zapowiada się naprawdę ciekawie. Tak samo jak ciekawie będzie, jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie aż 5000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag Ponpon, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj, w tym momencie klikaj czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. A i byłbym zapomniał, gra ma 428 łapek w górę i aż 342 w dół. To nie wróży nic dobrego. Ponpon graj, co to jest? Co to są za stwory? Dobra, nieważne, klikam graj i... O, musimy wejść do lobby. Cóż za niespodzianka. Flashlight F, mobile przycisk. O, gra jest też na telefony, więc jak używacie Robloxa na telefonie, to wam zadziała. Jesteś zamknięty w pałacu Ponpona. Musisz znaleźć wyjście. Ponpon. To jest ewidentnie kopia Garden of Banban. Wow. O. Jakiś głos do nas mówi. Okej. Okej, czyli musimy znaleźć drabinę, przynajmniej to mówi nam głos za ściany. Co jest grane? Buty. Creative place. Miejsce kreatywne. I zobaczmy, co mówi Ponpon. Ponpon mówi: jedz dużo dobrego jedzenia. No, pamiętajcie, żeby jeść dużo dobrego jedzenia. A tutaj mamy całą rodzinkę i nie mam pojęcia, jak nazywają się te stworki, ale pewnie za chwilę się dowiemy. Oczywiście przemierzając tutaj gierkę, co to jest? Dźwignia. Otwórz. O! Otworzyłem coś. Ewidentnie coś. Okay. Dobrze, jesteś mały, więc powinieneś dać radę. Czyli musimy wejść do wentylacji. Okej, okay, no to włazimy do wentów. Od razu do wentów nam każą iść. O, właśnie, flashlight pod F. Całkowicie o tym zapomniałem. Cześć? Czy jesteś? To żyje! O! Co jest nie tak z tą gierką? Myślałem, że to będzie przyjazna gra dla przedszkolaków. What? Box dude likes box. Pudełkowy koleś lubi pudełka. Okej, okay. Spotkaliśmy właśnie pudełkowego gościa. Dobra, czy jest tutaj jakieś wyjście? Najwidoczniej nie ma, więc musimy poszukać na drugim krańcu prawdopodobnie, bo tu widziałem, że da się przejść tędy, dokładnie tutaj. I chyba teraz tutaj? O, dźwignia! Pociągnij. Oho! Coś się wydarzyło. Okej, okay, czyli teraz musimy wrócić do początkowego miejsca, aby pociągnąć za dźwignię, a dokładniej mówiąc dosięgnąć guzika. Nie wiem, czemu skojarzyło mi się to z dźwignią. Nieważne, jest tutaj przycisk, w ogóle nie ma co ukrywać, jestem dość niski jak na tę gierkę, więc może faktycznie jesteśmy przedszkolakiem, który wybrał się do pałacu Ponpona, który jest jakby takim parkiem rozrywki, coś na tej zasadzie? Dobra, czy ja tu jestem w stanie dosięgnąć? Raczej nie. Ale gdzieś tutaj powinna być... Jest kolejny stworek, zobaczcie. Arnold eat. Arnold je. Je. To jest chyba dinuch, ewidentnie. Przynajmniej na takiego wygląda. Więc dość ciekawie. Normalnie w oryginalnej wersji, czyli w Garden of Banban, tutaj by leżał sobie... Tu leżałyby sobie baterie do naszego drona, ale ewidentnie w tej części gry nie ma czegoś takiego jak baterie. I jak dron. O! Tak, znalazłem tę drabinę. Okej, okay. Bądź pewny, że jej nie zgubisz. Jasne. Czy mogę ją... Okej, okay, mam drabinę. Patrzcie na to, ja tutaj normalnie mam drabinę. Musimy przynieść sobie drabinę, aby dosięgnąć do guzika. Okej, okay, postawiłem. Naciśnij. Musimy... Coś się gliczuje. Ej, ta gra jest nawet przerażająca i nawet dobrze zrobi... Co to było? Przepraszam bardzo, co to było? Excuse me? Kim jesteś? Sorry about that. My systems went down. Oh. To get into the next area, you need to hit a lever that's away from the children. Dobra, czyli musimy pociągnąć za dźwignię, żeby dostać się do kolejnego pomieszczenia.
Nie ma problemu. Blob really likes red. Blob naprawdę lubi kolor czerwony. Czyli to jest Blob. Każda postać ma tu swoje imię. Normalnie jestem pod wrażeniem, tylko jedno jest pytanie. Jak ja mam dostać się tam na górę bez możliwości skakania? Bo jak widzicie w tej grze, nie ma czegoś takiego jak skakanie. To może być głupie, ale moim pomysłem na rozwiązanie tej zagadki jest jedna rzecz. A mianowicie, powrót po drabinę. Czemu nie mogę jej znowu na przykład zabrać ze sobą i nie wykorzystać w innym miejscu? To by było bardzo logiczne i bardzo mądre. I skoro udało mi się ją zabrać, to czemu by jej tu po prostu nie postawić na przykład w tym miejscu? Okej, uwaga, uwaga. Siup. I wejść po niej? Pociągnąć za dźwignię? I znowu zabrać moją drabinę? Dobra, co się teraz otworzyło? Otworzyło się! Bleps Park, czyli to jest Park Blepa. Cześć, oczko. Światła z dźwiękiem, bardzo scary. Okej. Czy ja mam znowu użyć drabiny? Nie, niemożliwe. Przepraszam bardzo, jak mam się dostać na drugi kraniec bez możliwości skakania? To jest praktycznie niemożliwe. Drabiną też nie możemy obrócić, żeby ona na przykład leżała sobie w jakiś sposób. O, chyba że właśnie w ten sposób trzeba to zrobić. Dobra, czyli co, stawiamy drabinę, przewracamy ją i tak się przemieszczamy? Okej, dobra, dość dziwne i dość trudne, szczerze mówiąc. Nie zawsze da się to tak idealnie ustawić, żeby dało się przejść, więc... Może być dość skomplikowane, ale chyba to działa, więc czemu by nie skorzystać? Skoro dają nam tutaj taką możliwość. Siup. Pięknie! Przechodzę dalej! Nice! Drabina się przydaje, ewidentnie. Dobra, chodźmy na skróty. Chociaż wiem, że to się może źle skończyć i możemy zginąć. To czemu by nie? Bum. Yeah, boy! Ale jestem dobry. Dobra, teraz stawiamy drabinę w tym miejscu. Ops. I wchodzimy. O, czyli tutaj w tej grze wykorzystano mechanikę drabiny. Twórca sobie pomyślał, co będę robił, drona? Przecież to będzie kopia, zrobię drabinę. To jest bardziej staroświecka metoda, ale również dobrze działa. Więc pyk, kolejne miejsce i musimy się dostać aż tam. No, to będzie trudne zadanie, ale myślę, że sobie poradzimy. Jestem ciekaw, czy spotkamy tutaj jakiegoś potwora na końcu, jak na przykład Jumbo Josh. Bo to by było dość interesujące. Spotkanie, nie ma co ukrywać. Tak więc pyk, przerzućmy drabinę. Weźmy ją i teraz tak. Najtrudniejsze miejsce. Bum. Nie, ja spadłem, nie wierzę w to, widzowie, ja w to nie wierzę. Taki kawał przeszedłem tylko po to, żeby wywalić się na najprostszej zagadce. Na najprostszej platformie. One eternity later. Jest, żyję. Pociągnąłem za dźwignię. Oczka się wkurzyły. Ale tylko na chwilę. Dobra, coś... Okej, drzwi się otworzyły. Okej, lecimy. Lecimy, spadamy stąd czym prędzej. Nie chcesz więcej denerwować oczek. Oczka są... wkurzone. Party room. Które drzwi się teraz te drzwi się otworzyły. No dobra. Okej, nie ma problemu. Basen z kulkami. Jak najbardziej możemy tutaj wejść. Czemu by nie? Co nas tutaj spotka? O, wow. Czy my mamy teraz... O, wow. Co jest? Nie. Ja nie chcę tam spaść. Okej. Obniżyło się. Dobra. Użyj swojej drabiny, aby się stąd wydostać. Okej, nie ma problemu. Szybko. Dobrze, że mamy tą drabinę. Bo gdyby nie to, to byłyby tutaj całkiem spore problemy. Ale drabina nam robi robotę. Po co komu dron, skoro macie drabinę? To chyba wiadomo, że drabina o wiele lepsza. Pyk. Spinaczka. Dobra, zadziała. Okej, spokojnie. Czy on... On idzie do góry. Dobra. Szybko. O kurczę, dobra, szybko.
Jeśli zbiję szybę, to chyba koniec. Tak mi się wydaje. Więc dobrze by było, żebym tutaj przeżył. Zbił szybę, zbił szybę. Ojojoj. Drabina mi się gliczuje, nie teraz, drabino. Proszę, wytrzyma jeszcze trochę, wytrzyma jeszcze trochę. Musimy uciec. Tędy, pyk, pyk, pyk. Na górę zbieramy drabinę, pyk. Okej, okej. Teraz tu, nice. Zabieramy ją z powrotem, teraz tak, tu. Nie, nie gliczuj się, nie gliczuj się. Teraz nie, nie rób mi takich rzeczy, drabino. Ja muszę uciec, ja muszę uciec. Dobra, pyk, przewróć. Nice. Oj, jest blisko, dobra, tutaj przewróć. Nie wiem, czy tutaj nie przeszedłbym sobie tak normalnie. Ale nie chcę jakoś tutaj za specjalnie ryzykować. Bo nigdy nie wiadomo, dobra. Okej, okay. Zwykła drabina, przechodzimy, przechodzimy. Okej, okay. Wyjście, 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 wyjście. Szybko. Szybko. Gdzie wyjście? Niemożliwe, że to jest jakaś dźwignia. Halo, wypuśćcie mnie stąd. Czemu to nie działa, czemu to się nie otworzyło? Nie no, musi być jakaś dźwignia, której nie pociągnąłem. Nie ma innej... Otworzyły się, dobra, dobra, nieważne, nieważne. Spadamy stąd, czym prędzej. Nara, kolego, okej, okay, uciekamy, uciekamy stąd. Co tu się dzieje? Okej, okay, pałac Pompona jest bardzo niebezpieczny. Wychodzimy stąd, ja już tutaj po prostu nie chcę wracać. O, uratowani, uratowani. Tylko gdzie teraz? I w ogóle po co tam byliśmy, skoro tak naprawdę nic się tam nie wydarzyło? Nie budź ich. Ooo. Dobrze. Nie obudzić kartonowych tych kolegów. Okej, nie ma problemu, tak więc użyjmy naszej drabiny. I zróbmy tak, żeby ich nie obudzić, czyli ogólnie nie mogę schodzić na dół. To jest cała trudność, nie wolno zejść na dół. Dobra. Pyk, hops. Nice, pięknie. Okej, okej. Tam jest guzik. Czemu tu jakaś melodyjka gra? Okej, oni sobie śpią, oni sobie śpią. Jak śpią, to nie robią krzywdy. Dobra, naciskamy guzik. Okej. Nacisnąłem i co? To się otworzyło. O, teraz mogę dostać się do środka. Dobra, tylko że to mi nic nie dało. Please proceed. Czy ja nacisnąłem guzik, który coś otworzył? Nie bardzo wiem, co się otworzyło, ale wydaje mi się, że powinienem iść tędy. No bo w sumie to jest jedyna droga. To jest jedyna droga. Główny pokój. Nadszedł czas na główny pokój w pałacu Pompona. I coś czuję, że tutaj będzie jakiś duży koleżka. Typu na przykład Pompon? Takie mam dziwne przeczucie, że tu może być. Okej. Okay. Balony. O! O! Słyszę windę. Coś mogę zrobić z tymi balonami? Chyba nie. Jedzie. Proszę, niech nie będzie tutaj nic strasznego. Czy mogę zajrzeć do windy? Nie. Ja muszę wejść do windy. O! Czyżby tutaj nadszedł czas na małe spotkanie z Jumbo Pomponem? Albo Jumbo Joshem? Takim wersja nie do końca Garten of Banbanowa. Okej. Okay. I? Nic się nie dzieje, nic tu nie ma. Co? Oho! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Pokażcie go, bo ja chcę zobaczyć. Ja chcę zobaczyć. Jest! Pompon! To on był tym i cały czas do mnie gadał. Au!